otwierasz? Nie mogę znaleźć kluczy. Ręce mi się trzęsą. Całe miasto jak wymarłe. I wszyscy o tym trąbią na okrągło. W internecie, w telewizji, w sklepie, w windzie. Na centralnym ustawili ogromny ekran i podają dane, jak ta zagłada się przybliża. O Boże, co to będzie? Co? Koniec będzie! Co to będzie? Za wesolutko było na tym naszym świecie i w końcu Pan Bóg powiedział: dziękuję. Gdzie Kacper? No gdzie? U Panny. Właśnie. Może ja jutro zrobię jakiś taki obiad pożegnalny. Dzieciaki się zaprosi, bo przyjdą. W końcu taka zagłada nie co dzień się zdarza. A jak myślisz, co zrobić na ten obiad? Wiesz, Basiuniu, ale jest problem, bo ja mam jutro robotę. Ty chyba żartujesz? Świat na naszych oczach się kończy, a ten do pracy idzie? No to jest koniec świata. Mam dyżur na sleepingu, Gdynia Główna. A w ogóle jakim prawem pociągi jeszcze jeżdżą? Specjalne. Jakieś biuro podróży wynajęło. Last minute nad Bałtykiem. No, masz. Proszę bardzo. No. Dziś z centralnego 22.52, a wracam jutro 15.58 przed Tczew, Balbork i Ława Działdowo. Jestem waszem jutro 027 na centralnym. Co ty tu fantazjujesz, że będziesz 027 na centralnym, jak ty możesz w ogóle nie wrócić? Przecież widzisz, co się dzieje. I zobacz, jak ty mnie nie szanujesz. Taki pilarczyk z żoną. To sobie jadą umrzeć na Mazurach. Wiesz, budowali dom przez 10 lat. To teraz chcą, żeby chociaż w ostatniej chwili jakoś się zwrócił. A ten jakby się nic nie stało, jedzie sobie do Gdyni. Jak myślisz, że mnie przekupisz jakimś kwiatkiem nie pierwszej świeżości, ty się mylisz. Co? Od jakiejś pasażerki dostałeś? Przyznaj się. Z okazji rocznicy ślubu wszystkiego najlepszego życzy mąż. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. I jeszcze raz, jeszcze raz. Cholera, że zapomniałem o tej zagładzie. Jak jest to? No tak, rocznica. Ale czekaj, że to dopiero jutro. Z ostrożności wolę teraz złożyć życzenia, że jutro już może nas nie być. Poza tym wyjeżdżam. No tak. Ale czy ty w ogóle pamiętałeś o tej rocznicy? No jak mam nie pamiętać? To był ten sam dzień, co z wojska wyszedłem. To mężczyzna takich dat nie zapomina. Przecież pamiętam doskonale. Wniosłem się na rękach przez próg. No. To nareszcie mamy spoczyć. Co? Ciężka jestem? Skąd? Ty? Jak piórko. Ja miałem brachu w boju, 5 kilometrów w pełnym uporządzeniu i z bronią. Razem 30 kilosów. I tak 3 razy w tygodniu. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, po skarpie. To co ty dla mnie, brachu? Brachu do mnie mówiłeś, żenada. Staraj się nie mówić do niej brachu, dobra? Najpierw ty gadasz głupotę, potem ja zbieram żniwo. A ta też pierdoła. Ten do niej brachu, a ta nic. I nie garb się. Garbi się i garbi. Po tym ja krzywa chodzę. No. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i jest. Ale mu to wojsko wyprało mózg. Akurat składanie ubrań to jedna rzecz, co mogłaby ci zostać. Dużo wrażeń jest na jeden dzień, co? No masz. Rano z wojska do cywila, a po południu ślub. Rzadko się coś takiego w życiu trafia. Uważaj. Ta-dam! No tak, to ty. Barbara Alicja Gołąb, magister psychologii. Niesamowite. Niesamowite. Ty przed ślubem Gołąb się nazywałeś. Zupełnie zapomniałem. Ja pierniczę. Ocena celująca. Dobre i to. Dobre i to. Celująca znaczy najlepsza.
doskonała. Nie bardzo. Bo u nas na strzelaniu było zupełnie odwrotnie. Celujący to był dopiero początek sprawy. Potem było strzelić, a na końcu trafić. I to było najważniejsze. Trafić. Bo celować to każdy głupi potrafi. Dlatego ty sobie lepiej sprawdź, czy ta ocena celująca jest naprawdę dobra. Bo moim zdaniem to nawet nie jest dostatecznie. Ty patrz, jaki ty dureń byłeś. No, rzeczywiście, Tuman, ale chłopak chciał dobrze. Nie płacz. Nie płacz. Dla mnie najważniejsze jest to, że zdałaś. A to, że ledwo, to w ogóle mnie nie obchodzi. No. Rzeczywiście wyprali mu mózg. I w końcu na nic przydał ci się ten twój dyplom. Ale ty potrafisz być wredny. W końcu to nie moja wina, że zaraz urodził się Kacper. Ja ci dałem dorodne dzieci, a ty mi mówisz, że to jest moja wina, to Bóg cię za to skaże. Zresztą już cię pokarał, bo jeśli ta zagłada przyjdzie w ramach kary boskiej, to pamiętaj, że masz w tym spory udział. Z kim to przeżywałaś niezapomniane zachody słońca wśród fal? Ja? Gdzie? Co? No miałam całe wakacje siedzieć i zapływać do egzaminów w mieście? Zabrałam książki i skoczyłam na chwilę nad morze. Do Łeby. Basiuni na pamiątkę niezapomnianych zachodów słońca wśród malowniczych wydm i poszumu fal. To było to w Kubanie? Ojej, czepiasz się. Poznałam takiego kolegę i potem pisywaliśmy do siebie. Z grzeczności. A ty już od razu, wielkie co? Jeszcze podpisane idiotycznym imieniem. Czepiasz się. To przezwisko. U nas w Woju też byliśmy na siebie ksywami. Różny był. Pędzel, sikor, balon. A jednego to nawet przezywali pierdziała. Daj spokój, no to okropnie. Bo psuł powietrze w izbie żołnierskiej. Ale ten też coś mi tutaj podejrzanie pachnie. Mała, nie być pierdowa, kontratakuj. A tak przede wszystkim, to nie czyta się cudzej korespondencji. Nie psujmy nastroju w takim trudnym dniu. Może dla odmiany otworzyłbyś szampana? Racja. Na dobry sen nie ma to jak troszkę się napić. No ale chyba nie mam zamiaru tak od razu usnąć. Co? Nie no, pewnie. O cholera. Trochę mnie zaskoczył. Właśnie. Proszę bardzo. No to za szczęście. Za szczęście. Prawie się udusiłem. Odzwyczaiłem się zupełnie. Ale że ty potrafisz tak długo wytrzymać? Niesamowite. No, bo ja podczas pocałunku normalnie oddycham. Czym? Chamski żart. On pyta na poważnie. Nosem. Serio? Nosem? Ty, Gaśka. To chodź jeszcze raz. Ja też spróbuję na to, dobra? Oczyść nos. Przecież aż słychać, że tam zalega. Ty. No rzeczywiście można. Ale wiesz, mnie jest trudniej, bo ja mam nierówne przegrody nosowe. W wojsku mi to wykryli. Może właśnie dlatego chrapię. Nie zauważyłam, żebyś chrapię. Chrapię? Chrapię? Bo wojsko zmienia mężczyznę. Jedni dojrzewają psychicznie, inni znajdują cel w życiu, a mnie się przesunęła przegroda nosowa. Basia, ale ty ładnie wyglądasz. Cześć. Co? Czy zwariowałeś? Przecież widzisz, co się dzieje, zagłada. Kto dzwoni? A ile? 15 paczek? Kto dzwoni? O. Niech kupiec nie przyjeżdża, bo ja do Gdyni jadę. No,
No możliwe, że już się nigdy nie zobaczymy. Kto to? No tak. Naprawdę? No ty też dobry pośrednik byłeś. Prawdziwy fachowiec. To cześć. Kto dzwonił? Znajomy, ta Kamenda. A co chciał? Pościel, znaczy pieniądze. Pożyczyć pieniądze. A kiedy niby by oddał? No dlatego, bo nie pożyczyłem, proste. A jeszcze coś o jakichś paczkach mówiłeś. Co? Pieniądze układa się w paczki. A skąd ty masz 15 paczek? Przecież kupa pieniędzy. Nie mam. A jemu mówiłeś, że masz. A niech zazdrości. Coś kręcisz. Dlaczego zgasiłaś światło? Połóż się. Wiesz, jak ja czekałem na tę chwilę. Basia, ty jesteś taka cudowna. Odwróć się. To nie dla ciebie ten pokaz, tatuśku. Co? Zwariowałaś? Przyłam to ja. Taka w ogóle zjawiskowa. A twoje ciało to normalnie słów brak. Ja jeszcze kulturalna i inteligentna. Bo tam w wojsku to jeden koszmar. Wstawać o 5 rano, potem biegać dookoła koszar, skwer czy deszcz. Potem mycie poranne, bałagan, lodowata woda, a spróbuj schylić się po mydełko. Potem gwizdek, zbiórka, apel, gwizdek, śniadanie, 5 minut, gwizdek, biegiem na zajęcia. A jak nie zdążyłeś jeść, to do kieszeni. Potem... Tak ją pożerasz wzrokiem, że aż się wstydzę. Udawaj chociaż, że czytasz gazetę. I cały dzień musztra i drą się na ciebie takie prymitywy. Migiem, migiem! Jeden najgorszy był z kurczywych. To mój kumpel. Nasikał mu w nocy do butów. Totalnie. Aż po same dziurki na sznurówki. Totalnie. Rano piekło było. Jaja brachu jak berety. Mówię ci, niesamowite. Aż po same dziurki mu nasikał. Cholera, to w najciekawszym momencie... Basia, co jest? No co się stało? Dobranoc! No co ty? No dlaczego nie chcesz spać ze mną? Bo ty powinieneś spać w koszarach! Dobranoc! Ale się w nią wlepiał, jak się rozbierała. Myślałam, że gorączka gazety ci spali. Co ty w niej widzisz? Chude to? W oczach tęsknota za rozumem? I na takie lecisz? Basiu, no, o samą siebie jesteś zazdrosna. Zazdrosna! Ale myślisz, żeby się wtedy obejrzała za takim staruchem jak ty? No nie rozśmieszaj mnie. Zazdrosna, o akurat. Przepraszam, kochanie. Nie mów do mnie, kochanie. Nie jestem twoim kumplem. Może ty ten brom przedawkowałeś? Co? No brom obniża zapotrzebowanie na seks. A widzisz, brom. A ty chyba do tej pory to bierzesz. To są te niebieskie pastylki, co je tak chowasz przede mną, tak? No, zgadłam? Po co mi brom, jak wiedziałem, że ciebie mam i tylko ciebie kocham? Nosem! 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 Oddychaj nosem! Druga kompania łączności kabla Marciniak, słucham! Pomyłka. Marek, musimy porozmawiać poważnie. Cholera. Niechcący się zameldowałem. Ja się nie nadaję do wojska. Rozejdźmy się póki czas. Przed upływem doby można jeszcze unieważnić ślub. A ja jej się nie dziwię. Znaczy sobie. Zachowujesz się beznadziejnie.
Ja dla niego robię striptease, a ty mi tu gada o kumplach. Jakbyś mi w twarz dał. Ale Maciu, nie możemy tego tak zostawić. Jak oni się rozejdą, to przecież Malinka i Kacper będą sierotami. Stuknij się w głowę. W ogóle ich nie będzie. A nie żal ci takich cudnych dzieci? I widzisz, co nam narobiłeś? Ja chociaż poznałem prawdziwe życie w wojsku, a ty zmarnowałaś na studiach najlepsze lata. Boże, jak im pomóc? Nie ma jak. Przeszłości się nie zmieni. Czekaj. A pamiętasz może, jaki wtedy mieliśmy numer telefonu? Skąd? Z tamtych czasów ledwo pamiętam numer jednostki wojskowej. Zaraz. Wtedy na Bielanach był początek 34. No coś mi świta. A potem był, czekaj, symbol wyuzdanego seksu. Zaraz, jak to było? Daj mi się skupić. Wiem! 96. Głupi. Wyuzdany seks to jest odwrotnie. 69. Ale ty mi zawsze odmawiałaś, więc wryło mi się w pamięć odwrotnie. 96. Fakt! Było tak. Zakonnica. O numerze mówię. O telefonie. 3496. Jesień średniowiecza w piżamie. Oj, czepiaj się, przecież w końcu zawsze się zgadzałam. No tak! 34, 96, 69! Szybko! Może jeszcze się uda. Czy ty wiesz, ile to kosztuje? Na taką odległość? W czasie? Zastanów się. Zaraz będzie już po wszystkim i komu mamy płacić. A, racja. Tak, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Sorry, że się wtrącam, ale masz... ma pani kłopoty z mężem, tak? No, ale zaraz, kto mówi? Z kim rozmawiasz? Ja jestem z rodziny. Ale kto z rodziny? Z dalszej rodziny. No, powiedzmy, życzliwa. Nie drążmy sprawy, ale do rzeczy. Ma pani kłopoty z mężem? No, mam. Rany boskie, jak to się szybko rozchodzi. O, jak to w rodzinie. Ja mam taki patent, żeby ci, znaczy pani, momentalnie pomóc. Jest taka prosta sztuczka. Tylko muszę przejść do drugiego pokoju. No jak no, kabel się cioci urwie. Wychodzę, muszę przegadać coś sama ze sobą. Takie babskie sprawy. Tak, jestem przy aparacie. Tak. Jasne. No pewnie. I to działa? No jasne, że proste. Że co? A, skapowałam. Pewnie, że miałam. Podporucznik... Oczywiście, że... Pa! Ciociu! Popatrz, co zaraz będzie. Proponuję, żebyś się zgodził na seans hipnotyczny. Wiesz, co to jest hipnoza? Jasne. Nie zgadzaj się! Będzie ci grzebać w mózgu. Połóż się tak. Jak sobie życzę. Tak jest. Obróć to w żart i puknij ją. Ja ci zaraz ją puknę. Ręce wzdłuż tłowia. No to usnę od razu. Właśnie o to chodzi. Rozluźnij się. Patrz na palec. Skoncentruj się. Wyrzuć wszystkie myśli z głowy. Twoje ciało staje się lekkie. Nic nie waży. Oddychaj spokojnie. Jeszcze wolniej. A teraz będę ci mówiła pojedyncze słowa, a ty masz mi odpowiadać natychmiast pierwszym słowem, które ci się skojarzy. Czy to jest zrozumiałe? Tak jest! Nie daj się wkręcić! Zacznijmy na próbę. Uwaga, mówię słowo. Prawa. Lewa, lewa! Lewa! Moim zdaniem znał! Wystarczy jedno słowo. Uwaga, zaczynamy. Miłość. Seks. Mów seks. Potomstwo. Ojczyza. Pocałunek.
Języczek. Dobranoc. Sztandar. Ciało. Łóżko. Waga. Łaźnia. Bielizna. Podrzeć koronki. Wyprzedaż. Zmienić. Piersi. Silikon. Silikon. Order. Wstawaj. Viagra. Śniadanie. Do boju. Nie, ty wstawaj. Koniec seansu, no wstawaj już, budź się. Co jest? Jak wysiadłem w tej hipnozie? Zdałem? Mogło być lepiej, ale chyba dałeś radę. Ty? Ty jesteś beznadziejny przypadek. Nie będzie żadnego ogniska domowego. Najlepiej wiesz co? Namaluj tam na drzwiach napis jednostka wojskowa i będziesz tym kapralem, którego tak w sobie podziwiasz, a ja... Będziesz moim ordynansem. Cisza! Czy ty wiesz, że ja na drugim i trzecim roku miałam studium wojskowe? I jestem dyplomowanym podporucznikiem rezerwy. Serio? Więc ma wykonywać moje rozkazy. Do kochania się! Prezentuj broń! To jest! A teraz mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. Na ostatniej przepustce zostawiłeś coś. Czapkę! Jezu, jak ja się jej naszukałem! Myślałem, że w pociągu zgubiłem i już w ogóle przypadło. To nie czapka. To coś o wiele ważniejszego. Nie lekceważ czapki żołnierskiej. Na niej umieszczone jest godło ojczyzny. Czekaj. A jak nie czapka? No to co? Jest nas już troje. Naprawdę? No to fantastycznie. Chociaż tej czapki szkoda. A wiesz, że ta czapka się znalazła? Po roku znalazłem. U mnie w szafie była. Boże, Boże. Takie piękne życie ma się nagle nam tak brutalnie skończyć, a ten o czapce. Barbara, ale odchodź z godnością. To już dla nas nie ma ratunku. A co rządy? ONZ, Trump, papież. Przecież wszystkie płaciliśmy podatki. Świat tylko udawał, że jest zainteresowany ratowaniem świata. A teraz każdy po cichu myśli, że jemu jakimś cudem się uda. Czyli nie ma nadziei? Boże! Ilu cudnych momentów nigdy nie zobaczymy. Ślub Malinki. Nigdy nie zobaczę ślubu Malinki. Boże, jak ja bym płakała na tym ślubie. Wnuków nie zobaczymy. Nie podpowiadaj mi. Moje wnusie kochane. Moje kochane. Chociaż z drugiej strony... Ty nie masz żadnej drugiej strony. A co z drugiej strony? No to ta zagłada mogła przyjść dużo wcześniej. Popatrz, ilu pięknych chwil nigdy byśmy nie przeżyli. No tak. Przypomniał mi się taki jeden moment. Kasper już wtedy chodził do przedszkola, a Malinka jeszcze taka malutka była, parę miesięcy miała, taka tycia była, ciągle płakała. I ty wracasz wieczorem ze sleepingu? Cześć. Przepraszam, że tak późno, ale zatrzymali nas pod łowicą. Sino, mała śpia, ty się wydzierasz. Zwrotnica się zacięła i musieli nas puścić przez grodzisk. Płaczesz? Nie ma o co. Nie było niebezpieczeństwa. Taka awaria to prysz. Mała śpi. Ja nie o tę zwrotnicę płaczę. Mała powiedziała pierwsze w życiu słówko. Pierwszy raz. Boże, jaka jestem szczęśliwa. Naprawdę? Ale co powiedziała? Tata? Oszalałeś?
Czy ty znasz jakieś dziecko, które pierwsze słowo powiedziało ojciec? A więc domyślam się, że powiedziała mama, mama. Nie krzycz mi przecież. Nie powiedziała tak dokładnie mama, ale coś w tym stylu. Boże, jak ona piękniutka. Znaczy, taka mała kruszyna, a ty chcesz, żeby już dokładnie mówiła. Znaczy, naprawdę, potrafisz zepsuć najbardziej czułe chwile rodzinne. Co powiedziała? Gli. Gli? No tak, mniej więcej. Fakt! Przypomniałam sobie! Bardzo długo mówiła tylko gli. Inne słowa zaczęła mówić sporo później. To co według ciebie znaczy to jej gli? Cicho! Gli to jest podziękowanie dla matki za pokarm. Znaczy, odbiło się jej. Dokładnie. To jest typowy objaw odbicia u niemowląt. Bo już u dorosłych to bardziej odbija się tak... Nie zachowuj się jak prostak. Nie zachowuj się jak prostak. No, ludzie doktoraty na tym porobili, a ten się będzie nawijał. Dobra, dobra. Halo? Co jest? Jak to nie zdążycie? W Kaliszu? Skłodowska już odjeżdża, a Bokietek ma opóźnienie. Stoi w pile? Przekieruj Bokietka do Nakła. Tam się spotka ze Skłodowską. Nakło zajęte? A co stoi? Asnyk? No to puszcza Jasnyka do Rzeszowa już. Jak mówię, że już, to już. Nieważne, że przed rozkładem. W końcu kto tu rządzi? W Nakle zabieracie cały towar z Łokietka i pakujecie w Skłodowską. Co? Postoi sobie w Nakle. Afery nie będzie, bo Skłodowska zawsze ma opóźnienie. No. Do usłyszenia. Co to za szyfry? Jakie szyfry? Sprawa zawodowa. A co to za towar? Towar? No tak, powiedziałeś, przerzucamy towar. Tak powiedziałem? Mhm. Towar, co? Przesyłki konduktorskie, normalna rzecz. Tylko nie mówi się o tym, bo jest tajemnica korespondencji, więc nie ciągnij mnie za język. A kto to jest ta Skłodowska? Maria Kuria, wielka Polka. Wszyscy ją znają, tylko nie ty. Co ty masz z nią za interesy? Człowieku, tak się nazywa ekspres międzynarodowy. Warszawa, Gdynia, Sztokholm. Bo ona kiedyś w tym Sztokholmie wygrała konkurs, chyba Eurowizji. Patrz, jak się uśmiecha. Chyba śnieje się coś miłego. Pewnie pokarm. Zaraz będzie. Nie zasłużyłeś na ten cud. Boże, jaka ona śliczniutka. To samo mi mówił wczoraj jeden pasażer na sleepingu. Że jesteś śliczniutki? Ty? No wiesz, jak się na takich panów mówi? Niewidomi. O Malince mówi, że śliczniutka. A skąd on Malinkę zna? Na fotografii mu pokazałem. To ty chodzisz po sleepingu i pokazujesz obcym zdjęcia Malinki? No skąd? Jeden z pasażerów zaprosił mnie na drinka. Kulturalny gość, z klasą. Akurat miałem wolę. Ty bijesz w pracy? Z obcymi? To jest koniec świata. A patrz, na ile lat naprzód ja przewidziałam ten koniec świata. Gość mniej więcej w moim wieku. Też ma dziecko. Syna. Najpierw zgadaliśmy się o wojsku. On też tam naprzeżywał, jak służył. Potem się zeszło o rodzinach. No i w pewnym momencie pokazałem mu fotografię Malinki. Zachwycony był, jakby go prąd poraził. O Jezu, co za uroda, ale śliczniutka. Autentycznie był zachwycony. W ogóle bardzo sympatyczny człowiek. Zresztą może go poznasz. Dlaczego miałabym go poznawać? Bo umówiliśmy się, że jak będzie kiedyś przyjazdem w Warszawie, to żeby wpadł do nas. Dałeś nasz adres? Czy ty na głowę upadłeś? No, pokazał dziecko zboczyńcowi i podał adres. Jakiemu zboczyńcowi? Sam powiedziałeś, że jak zobaczył naszą mamą, to jakby go prąd poraził. Twoje słowa. No to kto się tak zachowuje, jak nie zboczeniec? Nie, przewrażliwiona jesteś. Ja? Ten sprzedaje pobijanemu obcym ludziom nasze dziecko zboczeńcom, a ja jestem przewrażliwiona? Pakuj się. Pakuję się. No o co ci chodzi? Czy ty nie rozumiesz, że odkąd nasz adres jest w rękach zboczeńca, to tutaj
Nie ma mowy o bezpieczeństwie. Zabieram małą do mamy. Natychmiast. Niepotrzebnie się podniecasz. Nie rozumiesz znaczenia słów. Mnie śmierć nie podnieca. Nawet twoja. Proszę natychmiast oddać mi to zdjęcie. Chryste, panie. To ty i Kacperka pokazywałeś temu zboczeńcowi? Ja widzę, że ty całą rodzinę przehandlujesz, tylko cię spoić w budą. Mnie też nie wahałeś się wystawić. Jak jakąś niewolnicę na targu. O tobie nie rozmawialiśmy. Nawet w pewnej chwili, jak tak piorunująco zareagował na fotografię, przeszło mi przez myśl, że to ty mu się tak spodobałaś, ale wydało mi się to niedorzeczne. Twoja bezczelność ściga się łeb w łeb z głupotą. Niedorzeczne, że mogę się komuś podobać na zdjęciu? Dobrze, proszę. Czego mi tutaj twoim zdaniem brakuje? O, nawet trochę za młodo wyglądam, jak na dwójkę dzieci. O tobie nie rozmawialiśmy. Oddaję mu najlepsze swoje lata. W nieludzkich bólach rodzę dwoje cudownych aniołków. No mimo to staram się dbać o siebie. Gimnastykuję się. Chodzę do kosmetyczki za ostatnie pieniądze. Ale jak moja fotografia się podoba jakiemuś obcemu mężczyźnie, no to już jest dla ciebie niedorzeczne. Jesteś potworem. Tego już za wiele. Nie wiem. Skończę ze sobą. Tak. Wejdę i skoczę z balkonu. Mieszkamy na pierwszym piętrze. Możesz się potłuc. To na dach wejdę i skoczę. Zobaczysz. Tak. I skocz. Skocz. I chyba za swoje. Zwariowałaś? Do czego ją namawiasz? Co? Tak tylko do siebie mówię. Nie ruszacie? Nie wierzysz? No to patrz. Żegnaj, anioł kochany. Wrócisz. Winda była zepsuta. No co? Usłyszałam za drzwiami płacz mojego dziecka i serce matki pękło. Poza tym winda nie działa. Proszę, a jest pamięć. Nie spalę tego zdjęcia, bo szkoda. Ale ty już go więcej nie znajdziesz. Ty wiesz, komu ten gość się najbardziej przypatrywał? Kacprowi. Nie dość, że pedofil, to jeszcze zboczeniec. Ty to sobie potrafisz dobierać, przyjaciół. Boże, za kogo ja wyszłam? Pakuję dzieci do mamy. Sama też sekundy dłużej tutaj nie zostanę. Przecież jak ten graj nie dostanie ani Kacperka, ani Malinki, to na otarcie łez rzuci się na mnie. Jezu. Czuję się w tym domu jak samica zaszczuta z małymi. Zboczeniec się zbliża. A skąd ci to przyszło do głowy? No patrz na dziecko. Jak krzyczy przerażona. Niemowlęta są jak zwierzątka. Instynktownie wyczuwają zagrożenie. No może jej mokro po prostu. No nie trywializuj niebezpieczeństwa, no patrz. Aż purpurowa z płaczu jest. Zajrzyjcie jej w buzię. Zadławiła się? No nie pamiętasz? Nie. No ja pamiętam. No to poczekaj jeszcze chwileczkę. No, otwórzcie jej buzię. No. A! Co się dzieje? Ugryzła mnie. Co ty pokazujesz? Przecież ona nie ma jeszcze ani jednego... Nie mądrz się, tylko sprawdź! Czekaj. Jest. No, wyrznął się, Boże, ząbek! Naprawdę? Hurra! Pierwszy ząbek! No to hurra, pierwszy ząbek! Jezu, jaka jestem szczęśliwa! Aż mnie zatkało. Trzeba zrobić wpisy w kalendarzu malucha. Ale wiesz, jaka jest tradycja? Z okazji pierwszego ząbka szczęśliwa mama dostaje od szczęśliwego taty pierścionek. Naprawdę? Jak się będzie nazywał? Siekacz. No nie o ząbku mówię. Kamyk w pierścionku, jak się będzie nazywał? Coś na bry, bry, bry. No, ciepło. Brykiet. Nie żartuj sobie okrutnie z naszego maleństwa, bo klątwę tato rzuci. To. Pójdziemy z mamą do jubilera i coś stosownego znajdziemy. Odejmiemy ci obowiązku. Tylko zapłacisz.
cudowne chwile. I naraz wszystko to się tak tragicznie skończy. Czyli Basiuniu, my tu gadu gadu, a tu dochodzi już 10, muszę się szykować do roboty. No cóż to. Kanapki masz na stole. Spróbuj zdążyć zjeść przed tą zagładą. Człowiek się nacharuje, a potem idzie na marne. Będę dzwonił, no to... A. Słuchaj, może być, że już się żywi nie zobaczymy. No, może tak być. No, chodź to bliżej. Co, mam coś na ubraniu? Chcę ci powiedzieć, że jakby co, to mimo wszystko zawsze cię kochałam. Ja też. Czekaj. I mimo wszystko to był piękny kawałek życia. No jasne, że piękny. I jakby niestety co, to będzie mi bardzo żal. Mnie też, wiadomo. Innego życia już nie będziemy mieli. Ale to było na plus. Bardzo na plus. Czekaj. Ale tego pierścionka nigdy mi nie kupiłeś. Wiesz, pojutrze się rozejrzę. Tak się lękam o niego. O Kasperka? Nic mu nie będzie. Kacper. Myślisz, że będzie mu się podobał? Kacper? Na bank. I nie trzeba pamiętać o imieninach, bo ludzie będą na drzwiach pisać. A następne, jak urodzą się chłopaki, to będzie Melchior i Baltazar. Nie robię tego. Będę się modlić o dziewczynkach. Raz będzie się wyprawiać imieniny dla trzech i taniej wyjdzie. Ciekawe, jaki ten świat będzie, jak on dorośnie. Za 20 lat? Nastąpi globalne oziębienie. W telewizji mówili. Tak? A dlaczego? Sami jesteśmy sobie winni. Lodówki. W każdym domu jest lodówka, a co się otwiera, to trochę tego zimna przedostaje się do atmosfery. No i za 20 lat na całym świecie ma być pół roku zimy. Tak mówili w telewizji, to pewne. Wiesz co? Niedawno śnił mi się nasz Kacperek. Jako nastolatek. I wiesz, co on w tym moim śnie robił? No daj spokój. U młodych chłopców to normalne. Nie to. On w tym moim śnie tak przebierał paluszkami po klawiaturze. Ale jak? Może niby pianista? No. Może kiedyś będzie grał Chopina na konkursie. Albo jeszcze lepiej. Jakby się załapał do jakiejś kapeli na keyboardzie. Ty wiesz, jaką kasę teraz tnie taki Perfect albo Kombi? Najważniejsze, żeby trafił na spokojne czasy. A na jaki ma trafić? Komuna upadła, wyścig zbrojeń się skończył, sklepy pełne towaru, polska pielęgniarka zarabia 2000 funtów. Ale w Anglii, więc... W Anglii? Ale jednak. Żeby tylko żadnych wojen nie było. Jakich wojen? Z kim? Dziewczyno, ty się w ogóle nie znasz na polityce. Ty jaka wojna? Może krzyżowa, jak 1000 lat temu, co? Araby napadną na Nowy Jork. No dobra. Ja nie zmierzam, że myślę, muszę sprzedać chłopakom w pracy jutro. Araby na Nowy Jork. Cholera, bomba. Słuchaj, coś mnie zakuło jakby. Spokojnie, spokojnie, to pewnie od śmiechu. A na kiedy ty masz ten termin? Na jutro. To już? 11 września 2001 roku. Piękna data. A jaki on będzie znak zodiaku? Panna. A, trudno. Nie taką przyszłość sobie dla niego wymarzyłem. Trzeba uważać, żeby nosiły niebieskie, a nie różowe śpioszki. Bo ryzyko jest. Słuchaj, coś mnie znowu zakło. Weź dwa pogotowie, bo ja już czuję, że... Dobrze, dobrze, spokojnie, spokojnie. To pewnie jeszcze nie wody, tylko gazy. Pocieszę cię, że zostać ojcem to też gehenna. Nie wiem, czy mi wątroba wytrzyma. Chodź. Słucham? Pani Marciniak?
Owszem, a pan? Mąż mnie zna pod pseudonimem Hiena. Można? Proszę, pardon, ale dlaczego pan się ukrywa pod pseudonimem? To zmamra ksywa. Proszę? Znaczy z zakładu karnego. Właśnie objęła nas amnestia w związku z tym końcem świata. No i jestem. Kiedyś razem siedzieliśmy. Jak to się u nas mówi, pod celą. To jednak siedział. No to Boże, to koniec świata. Żartowałem. Z wojska się znamy. No, razem z mężem służyliśmy. No wie pan? Pardon? Ja mam taką naturę żartobliwą. Mąż w domu? Nie, w pracy. A, to szkoda. Jak się tylko dowiedziałem o tym meteorze, to pierwsza myśl, zanim zginiemy, muszę się spotkać z nim i uścisnąć ostatni raz. A nie mogłoby pani zadzwonić, żeby urwał się wcześniej? Dwa słowa pani powie. Czeka Hiena. To już mu wystarczy. Nie, proszę pana. Mąż nie urwie się wcześniej z pracy, bo on jest sleepingowym na kolei. On na przykład dzisiaj to wraca w nocy, 027 na centralny. Boże, co ja mówię. Wracałby, gdyby nie ta zagłada. Co za nieszczęście. Może ja herbatę zrobię? Raczej kanapeczki, bo do picia już mamy. Podawali w telewizji, że uderzy dokładnie o 18.23. Czytałem w telefonie. Podobno w NASA obliczyli, że prawdopodobieństwo trafienia tego meteora jest 99,99. Czyli, że nie trafi, to jest szansa 0,1 promila. No to ja to kiepsko widzę, bo 0,1 promila to mniej niż jedno piwko we krwi. No, to nasze zdrowie. Żeby nam się... Za to szczęście, że ten meteor walnie. A to pana cieszy? No bo to będzie jedna chwilka. Łup! I po wszystkim. A czy to nie lepsze od umarł po długiej, ciężkiej chorobie? Woli pani skończyć z rurkami w nosie? No. Zdrowie tego meteora, żeby mu się trajektoria nie przekrzywiła. Uff. Syn? Kacperek. Informatykę studiuje. Na tych komputerach trzepie. Młody, to trzepie. Przyjdzie? A skąd? U panny siedzi. Tam sobie czekają na tę zagładę. Ja już bym tak wolał. A córka Malinka, rok młodsza. O, to jedno po drugim poszło. No, tak wypadło. Najpierw ślub. Zaraz potem Kacperek, no i potem ona. Nie dał odpocząć. Cały jinx. Jak to jinx? Na męża wołaliśmy w wojsku jinx. Nie mówił? A, tak, chyba coś mi się obiło o uszy. Jinx, tak, kiedyś. A co to znaczy ten jinx? No kot, taki z kreskówki w telewizji. Bardzo jurny na kocice. Stąd ta jego ksywa. Mój mąż jurny? Żartuje pan. Ale po co ten pan? Dla przyjaciół Hiena. A ty? Nie jestem przyzwyczajona do takich szybkich znajomości. Barbara. Ta. Basiuniu, twój jinx to był straszne kogucisko. Jakim cudem? Przecież on w ogóle do kobiet podejścia nie ma. No może teraz, jak z tobą jest, ale wtedy... postrach dosłownie. Jakim cudem? Nawet całować się nie umiał. Jinx? No nie rozśmieszaj mnie, Baśka. On cały pluton uczył, jak się całować. Na manekinach pierwszej pomocy ćwiczyliśmy usta. Uważaj. Pocałunek włoski, wilgotny, jaszczurczy ogon... Spirala Torradora? Ole! Do tej pory każdy pamięta. Jak chcesz,
Mogę ci pokazać. Nie, nie, daj spokój, Hiena. Chciałeś zadzwonić do męża? Proszę bardzo, dzwonię. No, przecież w końcu po to tu przyszedłeś. O. O. W szafie jest. Zasadzkę ci zrobił. Jaką zasadzkę? Zapomniał, jak się przebierał. Teraz będzie się martwił. Zapomniał. Albo i nie zapomniał. Że niby co? A może chciał, żeby mu nie przeszkadzać telefonami? Że babę jakąś ma? Tak, ciągle z miną niewiniątka. Zarobiony jestem, padam ze zmęczenia. A potem drzewie cały dzień w fotelu. Ta rozpusta w tym wieku wyczerpuje. Łobuz, no. Przecież on mógł mi powiedzieć, że jedzie z Gdyni przez Tczew, Malbor, Kiławę, Działdowo na Centralny, a tymczasem się udał do jakiejś pindy. Tak jest. Do pindy przez sukę, wywłokę, szmatę, lafiryndę. A może, Basiuniu, przejrzałaś na oczy? I to na parę chwil przed zagładą, Boże! Nieładnie. Ja mu telefon sprawdzę. Nie godzi się tak, Basiuniu. Poniżasz się w ten sposób. Szargasz swoją godność. Ja na twoim miejscu też bym tak zrobił. Czekaj, Hiena. Czy ty nie za bardzo wciskasz nos w nasze sprawy? To po co właściwie przyszedłeś? Że zaskarżyć mi, że babę miał? Jeśli ta twoja misja była po to, żeby mi to powiedzieć, to proszę bardzo, sprawa załatwiona. Zrobiłeś! Drzwi stoją otworem. Już wychodzę. Tylko ostatnie słowo. Tam wtedy w wojsku przysięgliśmy sobie z Jinxem przyjaźń i pomoc w potrzebie. No, ale widać, to już nie obowiązuje. Zaraz. Do widzenia. Czekaj. I celnego meteora. To Jinx wezwał pana, ciebie, w potrzebie? Nie. Źle zrozumiałaś, Basiu. Jeśli chodzi o tę potrzebę, to akurat ja w niej jestem. No, no trudno, Hiena. No, to mów. Co to za potrzeba? O nocleg chodzi. Nie, no to... My tu luksusów nie mamy. No widzisz, stara, hotele w tej Warszawie cholerycznie drogie. No po prostu zwariowali z cenami. No to ja natychmiast przypomniałem tę przysięgę Jinxa. No i jestem. To zły moment wybrałeś. A w ogóle to o czym my mówimy? Meteor ma walnąć w ziemię o 18, a ten się wprasza na nocleg. A to miało być tylko na tę nikłą ewentualność. Jakby nie walnął. 0,1 promila. Małe piwko. No ale trudno. Będę się zbierał. Nie spodziewałem się, że przysięga Jinxa. No czekaj. No, ostatecznie mogę się zastanowić. No. Tylko gdzie? A u Kacpra. A wiesz co, Hiena? Coś mi się to wszystko zaczyna nie podobać. Najpierw donosisz, że on z babami, potem mnie próbujesz rozpijać, a teraz na koniec chcesz spać u Kacpra. No to bardzo przepraszam, ale chyba przeholowałeś. Bo widzisz, Basiulka, jakby to... Tu w ogóle o co innego się rozchodzi. Nie o mój nocleg bynajmniej. Nie? O czyj? Syna. Waldka syna mam. Oczko w głowie i zdolna bestia. Tylko by w książkach siedział. Więc Walduś, syn mój, do studiów się przymierzał w Warszawie. No we wtorek miał przyjechać. No to sobie momentalnie przypomniałem o Jinxie. No ale teraz jak to nieszczęście z kosmosu przyleci, no to już nieaktualne. A ile te egzaminy trwają? Tak ewentualnie, jakby meteor nie trafił. Ewentualnie, jakby nie trafił, to 2 dni. No nie wiem, już sama nie wiem. Chłopak spokojny jest, jakby go w ogóle nie było. Ja to ostatecznie mogłabym wytrzymać, ale wiesz, mój mąż... Jinx? Ha, byłby zachwycony, że może pomóc kumplowi. No to dobra, no to jakby coś nie wyszło z tym meteorem, no to niech przyjedzie. Baśka,
Ale kamień z serca żeście mi zrzucili. No już żem się martwił. Wiesz, że chłopak będzie musiał mieszkać w tym akademiku, że na psy zejdzie. Przecież tam zacznie te narkotyki wąchać. Dziewczyny go zbałamucą. A, bo przyznać muszę, że słabość do dziewczyn to ma po ojcu. Ale zaraz, moment. Ty myślisz, że on by tutaj z nami przez całe studia? Ale żadnego roku powtarzać nie będzie. To ja ci gwarantuję honorem. No zdolna bestia. Ale ja myślałam, że tylko na egzaminy. No to jeszcze. Ale on już jest przyjęty. Bo olimpiadę wygrał. No zdolny, powiadam ci, niemożliwy. Ale przed chwilą sam mówiłeś, że egzaminy tylko 2 dni. Bo ja myślałam, że ty z ciekawości pytasz. On już normalnie wisi na liście. Wiesz, jaka to duma dla ojca? No, napijmy się. No, to za zdrowie naszych dzieci. Wszystkich. Czekaj, ale ty chyba nie sądzisz, że twój syn byłby tu z nami całe 4 lata. 6 lat, Basiuniu. Medycyna. Lekarze uczą dłużej. Ale to bo w ogóle to nie wchodziłoby w rachubę. Przecież my tu nie mamy warunków. Gdzież? Ale ty jesteś, Basia. A? Jak myślałaś, że 4 lata, to wszystko było w porządku. Tylko się dowiedziałaś, że lekarz? Nagle od razu nie. Lekarze ci przeszkadzają? Ale to już tu jest ciasno, a tu jeszcze jeden. To skąd? To mowy nie ma. Nie. No, z Kacprem pomieszkałby. No, mój mógłby mu dawać korepetycje. Darmo, mówię ci. Zdolna bestia. Ale to szkoda, że ten meteor walnie, nie? Ale jak oni by tak... Razem? Nie, no, gdzie? No, co ty? Basia, ty myślisz, że oni te sprawy? Nie, no co ty? Zapomnij. Jego tylko do dziewuch ciągnie. A właśnie. A my tu mamy dorastającą córkę. O, widzisz. I twoja córka też się nie rozczaruje. Hiena? Z obcym? Pod jednym dachem? Przecież choćby wspólna łazienka. No gdzież? Malinka będzie się krępować. I zupełnie niesłusznie. Chłopak idzie na ginekologię, to się go wstydzić nie trzeba. Na ginekologię? Tak wybrał, no. Mówiłem, dobry chłopak jest, tylko go do dziewuch tak ciągnie, że koń mi nie oderwiesz. Po ojcu. A, widzisz, badać mógłby was za darmo. Co? Tak? To myślisz, że ja mu się dała badać? O, a co? Lekarz to jest zawsze lekarz. Gorsze, że za darmo? Nie, Hiena, to by trzeba było przemyśleć. Nie. Ty to wpierw przelicz. Korepetycje darmo. Opieka ginekologiczna darmo. No. Ależ wam ten meteor skomplikował życie. O, co za nieszczęście, patrz pan. A miało być tak pięknie, no. A ten los jednak jest okrutny. A, i jeszcze jedno. Prać. Fakt. To nie lubi. No, potrafi w jednym z tydzień chodzić, albo dłużej. Czyli dużo tam do prania nie będziecie mieli. Tydzień chodzi w tym samym? No, Damianek tak ma. Czyli jak mu tam od czasu do czasu, ale delikatnie przypomnieć, żeby zmienił, to zmieni. Zaraz, Hiena. Przed chwilą mówiłeś Walduś. A teraz, że Damianek? Ty coś kręcisz. Oj, nie no, co, no. Nie. Pomyliłem się. Ojciec nie myli imienia syna. Przecież ja cię to z pełnym zaufaniem wpuściłam, a ty możesz być oszust. Czekaj, w którym mieście byłeś Jinxem w wojsku? I to szybko. I pierwsza odpowiedź się liczy. No, już mów. No, Basiuniu. Nie ma Basiuniu. Zaraz wyskoczę na klatkę, krzyknę, pali się i 10 sąsiadów się zbiegnie. Spokojnie. Fakt. Dużo z tego, co mówiłem, nie jest prawdą. Od czego zacząć? Nie byłem w wojsku z Jinxem. Nie mam syna Wojtusia, ani Damiana. Dobra, nie masz syna. Co dalej? Bo zaraz zacznę krzyczeć. Znaczy, to nie jest tak, że zupełnie nie mam syna, bo mam. Nazywa się Kacper. To tak jak nasz. No właśnie. Jak nasz. To nie rozumiem. 15 lat temu... Poznaliśmy się z Jinxem w pociągu. Wypiliśmy odrobinę. No, to akurat w to wierzę. Wypiliście, to nie zaskoczyłeś mnie. Pokazał mi zdjęcie rodziny.
I nagle widzę, że to ty. Kto ja? Dziewczyna z Łeby. Wakacje. Na Wydmach. Basiunia. To ty? Tak, Basiuniu. Jam nie hiena. Jam Jinx. Jinx? Jinx z Łeby? Boże, teraz kojarzę. Jeszcze dla pewności spytałem go o twoje panieńskie. Gołąb. No ale to jest powód, żeby nas nachodzić? Ale obok na zdjęciu był synek. I ja nagle widzę, że to jestem mały ja. Proszę? No przecież znam swoje zdjęcia z dzieciństwa. Kropla w krople mały ja. I już wiedziałem, że wtedy w nocy na Wydmach zdarzyło się coś więcej. Matko Święta, a przecież mówiłeś, że uważałeś. Bo tak sądziłem. Jednak okazało się, że jakiejś jednej kropelki nie upilnowałem. No. Co no? Jinx! Przecież mi się tu właśnie życie rozsypuje. Ale muszę powiedzieć dalej. To jest jeszcze jakieś dalej? Miałem wasz adres, więc kiedyś przyjechałem pod wasz dom zobaczyć Kacperka. Raz, drugi. Przyglądałem się, jak maszeruje do szkoły. Byłem pod kościołem na jego pierwszej komunii. Zaraz. A to nie ty mu kupiłeś na prezent rowerek? Ja. Właśnie, nie wiedzieliśmy, od kogo dostał. Myślałam, że to teściowie po cichu, ale gdzieżby teściowie co kupili? No i dzisiaj, na te ostatnie chwile przed zakładą, chciałem być blisko niego. Odważyłem się i przyszedłem. Wiedziałem, że twój mąż wyszedł, no ale widzisz, że słabo mi idzie powiedzieć prawdę. Basiuniu, błagam cię na kolanach. Wybaczysz mi? Co? Nalegam. Chcę przejść na tamtą stronę z czystym sumieniem. No Boże Święty, no nie, nie wiem. Ciebie też pragnąłem zobaczyć ostatni raz. Tak? To miłe. Chociaż jestem nieumalowana. Błagam cię. Wybacz. No, Boże, no... No dobrze. Wybaczam ci. Kochana. A co ty tak szybko? Ale skąd? Ja jeszcze nic. Odwołali Gdynię. Ale lepiej ty mi powiedz. Co to za facet? To... Hiena. Hiena. Widzę, że hiena. Weź na tę rękę. No co ty hieny nie poznajesz? Twój kolega z wojska. Ta-ta-ta-ta-ta! Tra-ta-ta-ta-ta-ta! Hiena! Padni! Nie dość, że gach, to jeszcze wariat. Twój kolega. Chyba twój, że... Dziś, bocz! Gość! Kompania honorowa do apelu! Na lewo, patrz! Jinx! Patrzcie! Kto to jest Jinx? No ty! Ty też zwariowałaś? Jinx! Kot z telewizji! Dostałeś szoku ze strachu, że was nakryłem! Jinx! No hieny nie pamiętasz, to ja! A jakie miałeś przezwisko w wojsku? No Jinx! Nie! A jakie? Inne! Proszę bardzo, jakie? Pierdziawa. A to możliwe, że pan nie jest Jinx? W takim razie możliwe, że przepraszam i co złego, to nie ja. Jak to się mówi, do widzenia na tamtym świecie, bo już raczej tylko minuty przed nami. Miło było poznać. To ja wracam ostatnie chwile życia spędzić z moją kochaną, wierną żoną, a tą po nogach całuje jakiś zbir? Zapukał. Przedstawił się. Powiedział, że jest ci najbliższy kolega z wojska. Pożegnać się z sobą chciał. To co, miałam z nim rozmawiać przez łańcuch? Bo nie mam na komórkę, ale przecież zostawiłeś. Naprawdę? Pochwała Bogu, już myślałam, że zgubiłem. A ty nie rób siebie niewiniątka.
Bo Szmichiela powiedział, co ty wyczyniałeś tam w wojsku. Myślałam, że się rozpęknę ze wstydu. Szaleniec seksualny. Takich trzeba leczyć. Słyszałaś! Pomylił się! No tak. Ty nie o tobie mówił. A czy tu czegoś nie było? Bo on do ciebie pasionił, ty do niego chienił, alkohol był pity. Znowu pan, znaczy ty. W złym momencie wracasz, hiena. Tylko jedno słówko. Zbliża się godzina zagłady. W związku z tym, o co właściwie chodzi? No tak tylko pomyślałem, że do domu nie zdążę, a tu w okolicy nikogo bliskiego nie mam, poza wami. Mogę spędzić ostatnie chwile życia tutaj, z państwem? Właściwie to jest ostatnie jego życzenie. Byłbym człowiekiem bez serca, gdybym odmówił. Skoro los już tak przypadkowo zetknął nas razem w tej tragicznej dla nas chwili, proponuję, żeby wyjawić sobie nasze najczarniejsze tajemnice. Taka ostatnia spowiedź. Po prostu chcę przejść na tamtą stronę z czystym sumieniem. Nie wiem, jak pan się na to zapatruje. Ach Boże, czy to dobry pomysł? Nie wiem. Wszakże też nie jestem człowiekiem bez skazy. A jednak. Może faktycznie to coś da. Jeżeli tam rzeczywiście coś jest. Została niecała minuta. Jak już wy, to ja też. Co tam? Czyli pomysł kupiony. Złapmy się za ręce, bo to już ostatnie sekundy. Najpierw pan. Dlaczego ja? No mów! Czas ucieka, ten na koniec jeszcze będzie się przekomarzał. Kradłem pościel na sleepingach. Teraz ty! Szybko czas uchodzi! Najpierw on! Gość ma pierwszeństwo! Zachowujmy się na poziomie! Nawet w ostatniej chwili! Miałem pana kobietę, ale dawno. Teraz ty! Mów! Co tu więcej mówić? 5 sekund. Kacper nie jest twój! Kradłeś pościel? Kradłeś pościel? O Boże, co to było? Głowa, łeb mi pęka. Wody! A, areszcie, ocknąłeś się. Boże, jak tu cuchnie gorzałą. Człowieku, patrz, co ty z siebie robisz. Przecież ty nie masz 16 lat, żeby tak chlać bez opamiętania. No, może było o kropelkę za dużo. Basieńko, jaki miałem koszmarny sen. Śniło mi się, że meteor uderzy w Ziemię. Globalna zagłada. Koniec planety. Rozumiesz? Koszmar. Daj mi łyk wody! Weź, rusz się i włącz do życia. Masz tu maskę, rękawice i goń do spożywczego po bułki. Ale już! Thank you.
We'll be right back.